Witajcie moi drodzy, znajdujemy się w regionie południowych Indii, wybrzeże malabarskie, stan Goa konkretnie. Na południe od nas znajduje się Karnataka i Kerala. Te trzy stany są specyficznym regionem, które charakteryzują się bardzo fajną temperaturą, nawet w okresie monsunu jest tutaj cieplutko i przyjemnie. I jeszcze charakteryzują się wspaniałymi uprawami przypraw. To jest region, gdzie kilkaset lat temu przyjeżdżali Portugalczycy, poszukując przypraw. Chciałabym w związku z tym opowiedzieć o szczególnych rzeczach, które tutaj właśnie rosną i które początkowo tutaj rosły przede wszystkim, bo teraz uprawiane są, wiele z nich jest uprawianych na całym świecie czy w różnych regionach, ale wiele z nich ma tutaj właśnie swoją ojczyznę. Region, oprócz tego, że jest piękny i bardzo przyjemny, ma bardzo przyjemną pogodę, charakteryzuje się jeszcze tym, że niestety bardzo powszechne są tu zachorowania na różnego rodzaju pasożyty i różnego rodzaju specyficzne choroby, które się charakteryzują tym, że zwierzątka takie potrafią drążyć nasz organizm. Jest jednak na to pewien bardzo fajny sposób. Setki lat temu, nawet dużo więcej, wspaniałe księgi Wed napisały o sposobie ajurwedyjskim, ajurwedyjskim sposobie, jak można na to zaradzić. Ajurweda to jest bardzo stara nauka medyczna i opowiada o tym, w jaki sposób możemy dobra, którymi nas zaszczyciła nasza przyroda, zastosować dla naszego zdrowia i w ogóle w naszym otoczeniu. Otóż okazuje się, że przede wszystkim najlepszym środkiem na wszelkiego rodzaju pasożyty i właściwie no wszystkie niedomagania ciała, prawie wszystkie, są ostre przyprawy. Dlatego takie ogromne ilości użytkuje się tutaj chili, ostrych przypraw. Niemal wszystko, co sprzedawane jest na ulicy, wszystkie potrawy, które się sprzedają na ulicy, wszystko, co możemy zjeść w restauracjach albo będąc goszczonymi w domach hinduskich, jest diabelnie ostre. Nam zajęło ponad 2 lata przyzwyczajenie się do tej ostrości. Obecnie takie maluchy jak ten bardzo chętnie jedzą ostre potrawy, których wcześniej by nie zjadły po prostu. Otóż okazuje się, że papryka chili, a jest jej 16 rodzajów w samych Indiach. Aniu, siadaj grzecznie i siedź. W samych Indiach znajduje się 16 rodzajów chili i te wszystkie rodzaje chili można stosować na różne sposoby. Oni odróżniają, powiedzmy kaszmirska jest ciemna chili. Tutaj u nas na wybrzeżu malabarskim też jest rodzaj ciemnej chili, która nie jest kaszmirska, ale również jest podobna. Charakteryzuje się ona tym, że jest mało ostra. Jest inny rodzaj chili, który jest jasno-czerwony w kolorze i jest dla odmiany diabelnie ostry. Za najostrzejsze uważa się te zielone papryczki. Tak naprawdę to one mają wiele różnych rodzajów i się różnią nie tylko kolorem, ale przede wszystkim kształtem. To są różne odmiany, kilka różnych gatunków w to wchodzi, tej papryki. I naprawdę jest w czym wybierać tutaj. Do wielu potraw oni stosują różne rodzaje tej chili. Oprócz chili jest kilka innych ostrych przypraw, którą zarówno na wybrzeżu malabarskim, jak i w innych częściach Indii się używa powszechnie. Na przykład chciałabym wspomnieć o gorczycy. Powszechnie znanej u nas na wschodzie jako produkt, z którego się robi musztardę. Okej, ale gorczyca nie tylko do tego służy. Tutaj przede wszystkim się rzucają na patelnię, żeby uprażyć przed przyrządzeniem właściwego curry. Takie prażone ziarenka zyskują zupełnie inny smak. Normalnie początkowo one są zbliżone do musztardy w smaku. Takie mocno, intensywnie ostre i nawet jakby surowe trochę w smaku. A prażone smakują naprawdę bardzo delikatnie, prawie jak delikatnie jak ziarna maku przykładowo. Naprawdę bardzo polecam sprawdzić, jak wygląda prażona gorczyca.
To jest bardzo interesujące. Można je później jeszcze rozbić w moździerzu czy w młynku i to też jest bardzo ciekawy temat do przyrządzania różnego rodzaju sosów. U nas niektórzy kucharze w Polsce stosują gorczycę do przyrządzania bigosu. Tak, to jest taka staropolska tradycja, ale nie wszyscy o niej wiedzą, więc trochę w Polsce jest to znane, przyrządzanie gorczycy w taki sposób. Gorczyca nie tylko do tego służy, pozyskuje się z niej niesamowity, moim zdaniem, olej gorczycowy, mustard seeds oil, który nie wszyscy lubią, jest bardzo specyficzny w smaku i zazwyczaj się go daje tylko troszeczkę do potrawy i na samym początku potrawy on musi później oddać swój aromat potrawy. Jeżeli się dano na przykład do sałatki, to ewidentnie to jest sałatka tylko dla smakoszy, takich jak ja, bo bardzo ostry wtedy, no taki naprawdę trudny do zniesienia smak. Aczkolwiek też polecam smakoszom gorczycowego smaku. Dla odmiany powiem czymś bardzo delikatnym smaku, który tutaj też jest charakterystyczny na południu Indii, liście curry. Curry to nie jest tylko przyprawa w proszku, tak jak się to u nas wydawało w Polsce, gdzie mamy przyprawę curry. To jest jakaś mieszanka przypraw. Tak naprawdę curry to jest nazwa potrawy sosu delikatnie przyprawionego, czyli mało ostrego, jakby to oni powiedzieli. Różnego rodzaju curry się robi do różnych potraw, na przykład fish curry, chicken curry, czy różne veg curry, wegetariańskie, warzywne curry. Natomiast na południu Indii bardzo istotne jest, żeby przy sporządzaniu curry użyć liści curry. To jest naprawdę specyficzna, to jest konkretna roślina, która ma swój specyficzny zapach, bardzo przyjemny i naprawdę też warto spróbować tego. Właściwie stosuje się je wyłącznie świeże. Także trudno u nas w Polsce zapoznać się z tym smakiem, dlatego że no, suszone nie dają tego efektu. Chociaż przyznam, że sprawdzałam, nie mając kiedyś liści curry, skorzystałam ze suszonych, nie był to ten sam efekt. Liście curry świeże, jako na początku sporządzania curry, rewelacyjny efekt dają. To kilka takich atrakcyjnych rzeczy, które się dodaje do potrawy. Chciałam jeszcze powiedzieć, korzystając, że jesteśmy tu na wybrzeżu malabarskim, z przyprawy zwanej kokam. To są takie owoce, które rosną na drzewie, pestkowe, podobnie nieco do śliwki, swoją wielkością. Kolor mają czerwony, kształtem zbliżony do pomidora. Mają taką dziurkę jakby wewnątrz, tak jak pomidor troszkę i wyciąga się stamtąd pestkę. Są smakosze tych pestek, je jedzą dzieciaki hinduskie. Czasem polują na te owoce, zbierają je i zjadają na surowo. Są bardzo smaczne, mocno kwaśne. Tak jak to w Indiach oryginalnie się stosuje, owoce się je i warzywa trochę inaczej niż my to jemy. Na przykład oni lubią to zjeść solą. My byśmy pewnie cukier do tego zużyli. Oni, bo dzieciaki hinduskie, bardzo lubią świeże kokam z solą. Ja chciałam opowiedzieć konkretnie o przyprawie kokam. A jako przyprawę używa się skórki tego owocu. Skórkę owocu suszy się na słońcu. Czasem dodaje się do suszenia soli, marynuje się to w soli i takie solone skórki się suszy. Standardowo też się je suszy bez soli, normalnie w pełnym słońcu bardzo ładnie to wychodzi. I takie suszone skórki potem się wrzuca do wody i z tego się otrzymuje wspaniały, karminowo-czerwony napój w pięknym kolorze, intensywnie kwaśnym smaku, jako alternatywa limonki. Ja osobiście bardzo lubię taki napój pić, niesłodzony. Bardzo dobrze on robi na trawienie, przyspiesza trawienie. Godne to jest uwagi dla osób, które chciałyby schudnąć. Warto regularnie, codziennie, rano pić taki wodę z kokam, tak? Z owocami kokam, ze skórkami owoców kokam. Wystarczy te skórki namoczyć 20 minut. Oprócz takiej oferty na wyszczuplenie, oni mają tutaj na wybrzeżu malabarskim też napój zwany sol kadhi. Uzyskuje się je poprzez wymieszanie tego napoju czerwonego ze skórek kokam z mlekiem kokosowym. Taki sol kadhi jest
również poprawiający, rzeczą, która poprawia trawienie. Oprócz tego jest rewelacyjnie wychładzający organizm, co jest bardzo istotne w sezonie letnim, który tu trwa dość długo. Właściwie od marca niemal do lipca ciągnie się i są to ogromne upały, które są dla przeciętnego turysty trudne do zniesienia. Polecam dla takich turystów napój zwany Sol Kadhi, który się robi ze skórek kokam oraz mleka kokosowego. To na tyle. Ciąg dalszy nastąpi troszkę później. Dziękuję.